Twój głos, twoja sprawa i twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. Slogan powtarzam specjalnie, by dotarł do najdalszych zakątków świata, bo tam też są polscy emigranci i tam też może być ktoś, kto chciałby podzielić się swoim życiem z innymi emigrantami polskimi na całym świecie. Telewizja Obywatelska Emigracyjna Wolny Ekran działa i będzie działać nadal. Dziś jest taki szczególny moment, że człowiek, który już u nas raz występował, Bogusław Szedny, który powrócił rok temu z Ameryki do Polski i wtedy właśnie ruszaliśmy z Wolnym Ekranem i on był jednym z naszych pierwszych odnalezionych bohaterów, który postanowił się podzielić z nami i z całym światem radością powrotu do Polski, tego, że spotkał się z mamą. Spotkał się z bratem, spotkał się z bliskimi i wielu ludzi obawia się tego powrotu, obawiał się i on, a jednak Bogusław Szedny jest przykładem tego, że powrót może być nowym, dobrym, lepszym życiem. I tak się właśnie stało z Bogusiem Szednym, który po roku napisał książkę o tym, jak zbudował się na nowo i jak innym chciałby powiedzieć, jak żyć, jak można sobie życie polepszyć, jak być w lepszym życiu. Boguś Szedny, nasz specjalny, powracający i dobrze już całkiem żyjący, do niedawna emigrant amerykański, a teraz po prostu Boguś z warszawskiej Woli. Muszę przyznać, że powrót z emigracji był dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Na początku nie wiedziałem, tak poczułem, że mam wracać. Trochę było obaw z tym związanych, bo nie było mnie w Polsce ponad 8 lat. I mieszkając w Stanach, wydawało mi się, że tam będę całe życie mieszkał. No ale życie ułożyło się trochę inaczej. Natomiast muszę przyznać, że jestem zachwycony, dlatego że Polska bardzo się zmieniła i to na plus. I muszę też przyznać, że to nie tylko moja opinia, bo tak jak rozmawiam z osobami znajomymi, które też wróciły z różnych państw do Polski, mają podobne odczucia. Także dużo się pozytywnych rzeczy zmieniło, ale przede wszystkim czuję, że może ci, którzy tutaj mieszkają, może tego nie odczuwają. Dla mnie dużą zmianą jest zmiana mentalności. Jakoś więcej widzę uśmiechu, życzliwości, radości na twarzach moich rodaków niż ponad prawie dekadę wcześniej, jak wyjeżdżałem. Także to pozytywna bardzo zmiana, która mnie bardzo cieszy. Dużo też obserwuję ludzi, że interesują się też swoim rozwojem osobistym, także to też myślę, że wpływa na jakość życia tych osób. No i to, że są bardziej jakby pozytywnie nastawieni do życia. Jestem bardzo wdzięczny za czas spędzony na emigracji, dlatego że bardzo poszerzył mi horyzonty, pozwolił mi poznać dużo ludzi, które wyrosły trochę w innej kulturze, no i posługując się innym językiem, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. No ale też na emigracji, powiedziałbym, raz było do góry, raz na dół, także no też dostałem, no nie będę ukrywał, po główce trochę i było trochę nieprzyjemnych zdarzeń, do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet wpadłem w jakąś depresję, jakiś pełny obaw gdzieś, no odciąłem się trochę od życia, mimo że to życie wyglądało bardzo kolorowo i różne biznesy prowadziłem, pracowałem też w mediach tam, także dużo imprez organizowaliśmy też ze wspólnikami, także dużo się działo, ale później tak przyszło do takie jakby może obudzenie i tak wszystko tąpnęło i te doświadczenia takie przykre też dużo mnie nauczyły, myślę, że najwięcej. Po tym takim, powiedziałbym, show biznesowym życiu, gdzie jakby nie czułem szczęścia takiego wewnętrznego, że niby dużo robię, dużo rzeczy się dzieje, poznaję dużo wspaniałych osób,
to jakoś czułem w środku pustkę, jakoś tak nie czułem się szczęśliwy i to jakby sprowadziło mnie na taką drogę poszukiwania tak naprawdę, kim jestem, po co jestem, o co tu w ogóle chodzi, co ja tak naprawdę mam robić w życiu, skoro te rzeczy, które gdzieś robiłem, no nie do końca mi sprawiały frajdę. No i to spowodowało, że przeprowadziłem się z Chicago na Hawaje. No i po roku wydałem pieniądze, które miałem, wszystkie oszczędności i no i przez rok byłem osobą bezdomną, co było gigantycznym, no taką lekcją pokory, bym powiedział. Bardzo, z takiego show biznesowego, prowadząc imprezy na scenie, dużo rzeczy jakby robiłem w takim świecie, no biznesowym powiedzmy. No i później takie doświadczenie, że nie za bardzo wiem, co będę miał do jedzenia jutro, albo skąd wezmę pieniądze na przeżycie, no powodowało z jednej strony dużo obaw, stresu, ale z drugiej strony było takim, powiedziałbym, uwolnieniem, bo nagle jakbym się uwolnił z takiego ogólnie przyjętego cyklu, co powinienem robić, jak powinienem robić, i dało mi jakby takie możliwość bardziej zajrzenia w siebie, co tak naprawdę ja chcę robić, a nie co inni chcą, żebym robił. No i bezdomność bardzo, bardzo dużo mnie nauczyła. Trwało to prawie rok, czy nawet ponad rok. Na szczęście było na Hawajach, więc chociaż ciepło miałem. Czasem deszcz padał i namiot przemakał, także też miałem przygody. Jeziorko w namiocie. Ale suma summarum, te doświadczenia pozwoliły mi też odcedzić, co jest tak naprawdę ważne w życiu, co tak naprawdę jest cenne i co daje nam radość, co tak naprawdę kieruje nas w stronę szczęścia. I to właśnie wszystko zawarłem w książce, którą właśnie w tej chwili publikuję, wydaję. I jest to niesamowite jakby przejście przez doświadczenia i na górze, i na dole, podążając w tą stronę, zacząłem doświadczać coraz więcej pozytywnych rzeczy, pozytywni ludzie zaczęli się pojawiać w moim życiu i to wszystko zacząłem jakby kumulować przez ostatnie lata i tego efektem jest książka 12 sugestii, przewodnik do szczęśliwego życia. I ta książka nie jest jakimś poradnikiem i nie mówię nikomu, co ma kto robić, bo jestem przekonany, że każdy sam najlepiej wie w środku, co ma robić, kim jest, po co tu jest. I jedyną rzeczą, która ta książka jakby daje, czy jakby czym się dzielę, to są sugestie, które dla mnie działają, które sobie przetestowałem na w prawo, w lewo, przeróżne systemy wartości, różne relacje międzyludzkie i jakby odcedziłem to, te cenne, te klejnoty czy diamenty, którymi się dzielę tak od serca, po prostu się dzielę bez jakichś oczekiwań, że ktoś z tego skorzysta czy nie. Po prostu, słuchajcie, to zrozumiałem w życiu. 12 rzeczy, tymi rzeczami się dzielę. Taką cenną rzeczą w książce, myślę, jest to, że napisał ją Polak, że jest z energią taką naszej tutaj polskości, gdzie jakby wiem, jakie są wady, zalety, gdzie wiem, wychowałem się w tym kraju, mówię tym w tym języku i że jest to napisane właśnie z takiej perspektywy polskiej. Jeżeli będę tą książkę tłumaczył na angielski, to pewne rzeczy będą inaczej ujęte, dlatego że nie da się tego skopiuj wklej dla Amerykanów, bo jest trochę inna mentalność. Dlatego tak zależało mi, żeby to zrobić tak z polskiej perspektywy. I mówić tak do swoich braci, sióstr, o tak bym powiedział. Emigracja, powiedziałbym, że jest cenną rzeczą. I jeżeli ktoś czuje, że coś go ciągnie, to myślę, że warto, dlatego że bardzo poszerza to horyzonty. Jedyną kwestią, którą po już doświadczeniach mógłbym zasugerować, to żeby rzeczywiście kierować się jakąś intuicją, sercem, czy jakimiś takimi rzeczami, które rzeczywiście czujemy. Doradca taki jak zarobienie kasy, czy że coś tam będzie, czyli tak bardziej z takiego analitycznego, czy w obawach, że czegoś mi brakuje i muszę wtedy pojechać,
no to często doświadczenia są nieprzyjemne. Ja miałem to szczęście, że akurat wyjechałem nie za chlebem, po prostu gdzieś tam się wszystko tak poukładało, że trafiłem do agencji reklamowej, później powstała agencja modele, którą prowadziliśmy ze wspólnikami i organizowaliśmy różne eventy i jakby to naturalnie wyszło, ale ja tam nie pojechałem tak stricte, żeby szukać finansów, czy jakby żeby zarobku. I myślę, że też to intencja, z jaką jedziemy na emigrację, jest kluczowa. Czyli to, co jest w nas, po prostu przyciągamy. Jeżeli jest strach i że muszę coś tam zrobić, no to wtedy może być trudniej. Natomiast no, obserwowałem przykre też doświadczenia. Przykro było patrzeć, jak ludzie, nie wiem, czy wykształceni, czy bardzo, no tacy, których czułem wielki potencjał, gdzieś robili prace, których w Polsce nie podjęliby się. I czy gdzieś pracowali na budowie, czy dziewczyny gdzieś pomagały, zajmowały się, czy tam sprzątały coś na przykład. Praca, która im w ogóle nie sprawiała radości. I czułem tak, że się ludzie męczyli. Bardzo podoba mi się koncept programu Wolny Ekran, dlatego że jest to bardzo ciekawe połączenie tradycyjnej telewizji, w której pracowałem wiele lat, ale również filmików z YouTube, czyli takich ludzi, którzy mają pasję i tym się dzielą, co też jakby z drugiej strony też nagrywałem filmiki na YouTube, czy nagrywam. I myślę, że jest to bardzo ciekawe połączenie tych dwóch aspektów i to, że ludzie, którzy być może nie mają na co dzień dostępu do tradycyjnych mediów, że gdzieś też mogą się pojawić. I dzielenie się swoją pasją przez YouTube może być również zauważone przez duże telewizje. I myślę, że to jest bardzo cenne. No i gorąco zachęcam, żeby dzielić się i może dodam, bez oczekiwań. Twój głos, twoja sprawa i twoje wideo to jest przesłanie, to jest mechanizm, to jest praktyka dziennikarska, niemalże utopijna, bo ktoś kiedyś powiedział, że nie będzie dziennikarstwa obywatelskiego na świecie, bo każdy chce pieniądze i sławę, a my robimy co? My robimy prawdziwy, emigracyjny, wolny głos z całego świata polskiej emigracji. Ja jestem z tego dumny i dziękuję ci, Bogusiu, że wystąpiłeś u nas ze swoim osiągnięciem i że ci się wiedzie w życiu. Gratulujemy ci z całego serca. Myślę, że nie tylko ja, nie tylko nasza redakcja Wolnego Ekranu, ale także wszyscy, którzy jeszcze nie wykonali tego kroku, a zastanawiają się nad tym, czy warto. Być może dotarłeś do ich serc, wszystkich emigrantów polskich na całym świecie. Pozdrawiamy serdecznie. Twój głos, twoja sprawa, twoje wideo, twój świat nakręcony twoją kamerą. Pierwszy polonijny wolny ekran historii. Pokaż, jak żyjesz. Pokaż, co cię cieszy i co cię boli.